to jest nawet stacja do tankowania elektrycznych samochodów, bo tu naprawdę jeździ sporo Priusów. Jakbym miał wymienić najczęściej spotykany samochód, to byłby właśnie Prius chyba, z takich nowszych samochodów, więc pewnie tutaj można się naładować. Nie wiem, czemu akurat Priusy tutaj jeżdżą, ale są naprawdę bardzo popularne. A my teraz tankujemy po prostu benzynę. Za 3 zł litr. 3 z kawałki, chyba 3,10 kosztuje, coś takiego na złotówki mniej więcej wychodzi. Cześć, tutaj Mateusz i Kasia, czyli vlog podróż przez Azję. Jesteśmy właśnie na Sri Lance. Podróżujemy 2 miesiące przez Sri Lankę naszym tuktukiem, który znajduje się gdzieś o tam sobie stoi, gdzieś za nami. Zatrzymaliśmy się właśnie na takie drugie śniadanie. Jakaś taka fajna knajpka z zupełnym zadupiu, pośrodku niczego. Dobra, dobra, przyznaj się, co cię skusiło. Aha, bo nazywa się kebab. Kebab, coś tam się nazywa ta knajpka. Miałem ochotę zjeść coś nie tutejszego do końca, ale okazało się, że dania są tutaj takie w miarę tutejsze. Troszeczkę jakiś tam na przykład American breakfast. I na kolację rzeczywiście są jakieś barbecue tej rzeczy, też między innymi kebab. Ale niestety to tylko wieczorem na kolację. A teraz zamówiłem sobie cheese omelet. Może też będzie nie najgorszy. Herbatę. Ale taka wygląda, tak jest zrobiona na luksusową ta restauracyjka. Taka malutka, ile jest stolików? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tylko 5 stolików. A ceny są... nie są jakieś wygórowane. Są wyższe niż standardowe, takie lokalne. Ale nawet niższe niż takie ceny dla turystów w miejscach turystycznych, więc jest całkiem w porządku. No bo to tutaj turyści raczej się nie zatrzymują, znaczy lokalni turyści, więc ceny są turystyczne, ale lokalne. I oto mój omlet z serem, to po prostu taki jeden trójkąt z serka typowego. Ketchup, dostałem jeszcze chleb, musiałem poprosić o chleb. Ale fajnie smakuje z takim serem topionym. Tak. I mamy jeszcze też herbatkę. Herbatka jest siekiera, strasznie mocna. Trochę zabłądziliśmy, wjechaliśmy w jakąś taką naprawdę boczną uliczkę, bo myślałem, że w taką mamy jechać. Ale pomyliliśmy drogę, przejechaliśmy chyba ze 3 km pod górę ostro taką dróżką. No ale chociaż zobaczyliśmy coś fajnego. A tutaj był chyba jakiś pożar wcześniej. Albo wypalali las. Musimy zawrócić i jedziemy szukać drugiej drogi. O kurde, masakra tutaj jest. Droga taka, że miejscami tuk-tuk na dwójce ledwo jedzie. Czasami trzeba na jedynce. Na trójce są tylko małe momenty. Jest ostro, mocno w górę. Ale piękne widoki, zaraz wam tutaj pokażę. Jesteśmy teraz bardzo blisko. Tamtym razem, jak właśnie pomyliliśmy drogę i pojechaliśmy innie tą ścieżką, to wjechaliśmy w park Hortona. A tutaj piękne pole ryżowe, tarasowe, wśród skał. Ale tutaj super wygląda. I góry. Tam też piękne góry. Super jest tutaj. O Jezu, ale tutaj straszna droga. Masakra, jedziemy bardzo powoli. Dobrze, że nie taką dróżką, tu byśmy się nie zmieścili, ale tutaj takie dziury są. W ten sposób droga wygląda, masakra. A jesteśmy dopiero w początku, musimy przejechać przez pasmo górskie po prostu. I teraz droga wygląda w ten sposób, czasami jeszcze gorzej, czasami jest po prostu dziury. Masakra. No już tyle boli. Teraz czujemy się prawie jak w polskim lesie. Jest już troszeczkę lepsza droga. A zobaczcie tej sosny, prawie jak w polskim lesie i dźwięk, też taka głucha cisza, ale z takim jakimś świergotem, jakiś chrząszczy. Wow, ale trasa jest niesamowita, zrobiło się chłodno. No. Niestety tutaj akurat nie widać gór, ale jest niesamowicie. Jesteśmy już gdzieś chyba, no mocno wysoko, zaraz sprawdzę, na jakiej jesteśmy wysokości. Wjechaliśmy już na jakąś taką drogę odrobinę lepszej kategorii. Już jest lepsza, to już jest jakaś droga typu B. Więc jesteśmy na dobrej drodze, już gorzej chyba nie będzie. I jesteśmy w tej chwili na 1250 metrów.
a tam przed chwilą właśnie mijaliśmy, no, młodzież, dzieci, grają w krykieta i pytaliśmy się ich o drogę, ale to wszyscy naprawdę bardzo mili. Spytałem się o drogę do Hatton, wskazał pan tutaj w prawo, trzeba skręcić. Jedziemy dalej, bo już naprawdę jest w pół do drugiej już, a my jesteśmy jeszcze daleko. No a pod tą górę to jedzie się naprawdę 15-20 km maksymalnie. I mały wodospad. Ale tu byłoby super nagrać GoPro, ale niestety rozładowała się. Nie zapomniałem, że jest rozładowana. A byłyby super widoki z GoPro. A też nie mamy czasu, byśmy się częściej pozatrzymywali, ale śpieszymy się, bo już jest właśnie druga. Niedługo. A jeszcze nie mamy noclegu. Dojechaliśmy właśnie do jakiegoś fajnego punktu widokowego. Mamy odległości do różnych miast. Jesteśmy na 1300 metrów. Ale tutaj piękne widoki. Pięknie tutaj jest. I taki właśnie punkt widokowy, tam jeszcze jakieś wysokie szczyty. Pięknie tu, super. O, ale to jest fajny klimat, jest, ale naprawdę już jest chłodno. Ja się zastanawiam, czy nie wyciągnąć polara z walizki. Jeszcze wyżej jesteśmy. Jesteśmy teraz 1500 metrów. 1500 metrów. Ale te drzewa majestatycznie wyglądają. Wyglądają na malutkie, one są olbrzymie, tylko są daleko. Udało się, przejechaliśmy przez szczyt górski. Tam już schodzi w dół i pojechaliśmy pod górę. Przejechaliśmy i teraz już zjeżdżamy w dół. Jesteśmy na wysokości 1550 metrów. No to teraz już tylko z górki. Ale to jest pięknie, pięknie tutaj jest. Kasia się ubiera, bo jej zimno. Muszę ocenzurować. Ale to zupełnie inna roślinność. No trochę ten przejazd kosztował nas sporo czasu, ale i tak chyba na czasowo byśmy wyszli na to samo, jakbyśmy jechali dookoła, bo po prostu byłaby droga dużo dłuższa. A widoki tutaj przez góry naprawdę bardzo fajnie. Fajna trasa, super. Oglądamy właśnie jakieś miejsce noclegowe. Wow, jaki tu widok. Ale coś czuję, że to miejsce będzie drogie. No tu raczej nie będzie tanio. Będzie, ale widok. Pewnie wrócimy tam. To i tak wygląda. Dopiero się zameldowaliśmy w hotelu, jest już 3:30. Miałem jakiś sztywny godzin pracy, ale tak zazwyczaj właśnie zaczynam pracę tutejszego czasu 14:15. Czyli to jest gdzieś 10 godzina czasu polskiego, tak jak w Polsce bym zaczynał czas pracy. No i trochę dzisiaj przyciągnęliśmy, ale w końcu udało się coś znaleźć, bo po drodze nic nie było. Jeszcze się wolno jechało. Co jest? Papugi siedziały. Papugi są tutaj? O, i akurat możecie od razu zobaczyć widok z naszego tarasu. Naprawdę mamy chyba fajną miejscówkę. Co zwierzak tam jest? No ten zwierzak. Tam łazi wielki. A, rzeczywiście. Jest ten zwierz dziwny. Gdzie on? Tutaj. Alakuna. Mhm. Akurat nie lubię tak zwierząt. Tam jest taki zwierzak. No i tutaj mamy właśnie taki też swój balkonik. To jest znowu. Nie słyszałeś? Kruk? Ale jakiś dźwięk dziwny wydał. Aha. Jak robot. No i tu jeszcze szybki rzut na nasz pokój. W ten sposób wygląda. Dosyć prosty, ale... Papuga. Ale wszystko jest w porządku, czysto. Jest wszystko ok. Halo. Halo. O, tutaj pan kruk. Halo, popędził papugę. Halo. Mamy z okna... O, i kukal. O, wow, kruk ten. I kukal zmienny. Ten z brązowym kubrakiem. Aha. I mamy tutaj widok na... uprawę herbaty. No niestety przed naszym oknem jest droga, więc tu jest troszeczkę głośno. Akurat właśnie jedzie autobus. Generalnie większość tych ośrodków jest zawsze przy drogach. No tak. Tak, tutaj jakoś wyjątkowo. Mhm. Nie ma takiego fajnie poutykanych.
tylko najczęściej one są przy głównych drogach. Ale udało nam się jak na tutejszą lokalizację dosyć chyba tanio. Chociaż i tak pewnie przypłaciliśmy w stosunku do lokalnych ludzi, bo płacimy tutaj 2000. Cena zaczęła się od 2500 i znegocjowaliśmy na 2. A jeszcze tak tytułem, gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy w okolicach Hatton. To jest, mamy chyba, nie wiem, ze 20, maksymalnie 30 km do miejsca, z którego startuje się pielgrzymkę, trekking po schodach na Adam's Peak, więc tutaj już pan się nam spytał, czy idziemy jutro na Adam's Peak. Więc mamy już naprawdę blisko. Albo jutro może się przeniesiemy tam pod sam Adam's Peak, albo może tutaj zostaniemy, nie wiem. To jest fajnie. No to jest fajnie, tam może być drożej. A po prostu rano czy w nocy dojedziemy sobie tuk-tukiem te 30 km, zostawimy tam i pójdziemy, zejdziemy, wrócimy do tuk-tuka i z powrotem tutaj. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Tutaj mamy kuchnię. Przed chwilą właśnie zjedliśmy kolację. Tutaj właśnie w tej indyjskiej knajpce. Indian food. No taka już rzeczywiście, tutaj są troszeczkę inni ludzie, takie właśnie też są rzeczy typowo indyjskie, na przykład było dużo dosy, były jakieś różne właśnie takie fajne rzeczy tutejsze, dużo sosów hinduskich, dostaliśmy na stole 6 sosów, Kasia jadła kotu egg, bardzo dobre. Merry Xmas, Happy New Year!